Łukasz Kopczyk, Rozwój Katowice przed meczem z MKS-em Kluczbork. Domowe spotkanie z Beniaminkiem. Jak ważne ono jest w kontekście tabeli? No teoretycznie będzie to mecz jak mecz. Do zdobycia będzie tylko 3 punkty, ale dla nas to jest już taki arcyważny mecz, bo jesteśmy w ostatnim miejscu, mamy 8 punktów w tabeli, Kluczbork 2 mecze pod rząd wygrał. Odskoczył nam w tabeli. Te drużyny, które są na tych bezpiecznych miejscach, windują się coraz wyżej, to z każdym meczu punktują. No my, zdawało się, że po tych dwóch meczach z Płockiem i z Katowicami, że złapaliśmy taki rytm. Przyszły dwa następne, których przegraliśmy i teraz dobrze się dla nas złożyło, że z tych 7 ostatnich meczów 6 gramy u siebie. No nie ma innego wyjścia, trzeba zdobywać punkty, bo jeśli nie będzie tych punktów, no to w tej drugiej rundzie zdobywa się już bardzo ciężko i jak będzie taka duża przewaga tych drużyn nad nami, no to będzie ciężko cokolwiek zwojować. Mówi się, że drużyny Kluczborka nie ma bez Macieja Kowalczyka, z którym ty miałeś okazję grać w GKS-ie Tychy. Jak go zatrzymać? Ciężko powiedzieć. Teraz zdaje się, Kowal chyba w dwóch meczach ostatnich zdobywał bramki. Ma 38-39 lat, ale w ogóle tego nie widać. To jest taki zawodnik, który gdzieś tam nawet metra zbytecznego metra nie pokona na boisku. On zawsze jak ruszy do piłki, to tylko wtedy, kiedy szansa do tej piłki ma dojść. I no powiedzieć, że jest kompletny, to może nie, ale jest i szybki, i ma uderzenie z głowy, i ma uderzenie z prawej i z lewej nogi, potrafi się znaleźć, potrafi rozegrać, także naprawdę będzie ciężkie zadanie. No ale sam Kowal gdzieś tam w Kluczborku nie gra, także jak będziemy grali to, co potrafimy, no to myślę, że nawet z Maćkiem Kowalczykiem Kluczbork w rozwoju przegra. Jesteśmy tydzień po tym meczu pechowym z Arką Gdynia. Mocno podciął skrzydła przez ten fakt, że tak naprawdę mimo tej dobrej gry aż 4 w plecy? Dobra gra była może do przodu, bo oglądaliśmy stracone bramki w tym meczu i może z boiska gdzieś tak na pierwszy rzut oka to każdy miał świadomość, jakie będę popełnił, ale nie zdawaliśmy sobie chyba sprawy, na przykład ja osobiście nie zdawałem sobie sprawy, że te błędy były aż tak duże i tak łatwe do zapobiegnięcia, bo były gdzieś tam takie podstawowe kanony gry w obronie, których nie udało nam się utrzymać i przez to Arka zdobyła 4 bramki, a mogła zdobyć ich więcej, bo jeszcze 2 słupki były i przegraliśmy 6-0 i to była dopiero kompromitacja, tak? Przegraliśmy 4-0, no, takim prognostykiem jest to, że nie graliśmy tam źle, no, ale nie ma z tego niestety punktów. Robert Menzel mówi, że dobrze byłoby przynajmniej te drugie 8 punktów dorzucić do końca tego kalendarzowego roku. Podzielasz tą opinię? Czy to będzie za mało? Ja myślę, że 8 punktów to musimy mieć co najmniej. Ile pamięć mnie nie myli, no to w zeszłym roku jak z GKS-em Tychy kończyliśmy rundę, było też 19 meczy i mieliśmy 15 punktów. Wiadomo, że GKS gra teraz w drugiej lidze, także gdybyśmy zdobyli 8, mielibyśmy ich 16. Trzeba pamiętać o tym, że w tej drugiej rundzie będziemy grali więcej meczów na wyjeździe. No nie wiem, czy to tak trzeba liczyć, kalkulować. No trzeba tych punktów zdobyć jak najwięcej, ale myślę, że 8 to jest takie absolutne minimum.